Tym właśnie pozytywnym akcentem i kosmetykami w moim bucie, bardzo higienicznie oraz estetycznie, ale używam moich kosmetyków tylko na mnie. Cześć kochani i kochane, witam Was serdecznie i zapraszam do nowej piątki tygodnia. Kurczę, pojawiają się jakoś i znikają te piątki tygodnia, wiem, ale postaram się być bardziej regularna. Jakoś nie mogę się nigdy zabrać do nich do nagrywania, bo zawsze coś mi nie pasuje. Dzisiaj mi na przykład nie pasuje światło i głośność za oknem, ale stwierdziłam, że po prostu siadam i nagrywam, bo siadam i nagrywam. Wybaczcie, jeżeli światło jest jakieś nie tak, ale to jest moje naturalne środowisko, to jest mój prawdziwy pokój. Okej, zaczniemy od piosenki tygodnia, bo staram się takie wprowadzać. Piosenką tygodnia, właściwie dwóch ostatnich tygodni, była u mnie przynajmniej piosenka, cover właściwie piosenki Leonarda Cohena Susan, czyli to jest jakby jego piosenka, którą najbardziej, a czy którą się wybił, jego taki debiutancki hit. I oczywiście piosenka jest piękna i tak dalej, ale ostatnio uwielbiam ją w wykonaniu jednej z moich ukochanych wokalistek, czyli pani Nina Simone, czyli Leonard Cohen, Suzanne, ale cover Nina Simone. To jest moja przepiękna, cudowna piosenka tygodnia, właściwie dwóch tygodni, właściwie miesiąca. Właściwie to jest jedna z moich ulubionych piosenek ever, ale tak ogólnie o niej mówię. Pani Nina Simone to jest taka pianistka jazzowa i wokalistka jazzowo-bluesowa, ale to jest kobieta, która zdecydowanie wolałaby zostać nazwana pianistką, bo jakby wokal i śpiewanie do niej przyszło dopiero później. Była jedną z pierwszych, była jakby szkolona na pierwszą czarnoskórą, ogólnie klasyczną pianistkę. Jazz jakby przyszedł mimochodem, całkiem gdzieś tam z boku. Jej życiorys jest w ogóle, jej biografia jest taka bardzo ciekawa, bardzo smutna, ale bardzo też interesująca. Była bardzo przejęta oczywiście losami i jakby walką o równość, jeżeli chodzi o rasy, o równouprawnienie i w ogóle. To były lata 60., wiecie, Stany Zjednoczone, także takie różne tam były boje o, no głównie o równouprawnienie, o to, żeby czarnoskórzy byli tak samo traktowani jak białoskórzy i żółtoskórzy i w ogóle każdy inny kolor skóry. Oprócz tego cierpiała też na chorobę, która wtedy jeszcze nie była za bardzo poznana i taka, no po prostu, której ludzie jeszcze tak za bardzo nie znali ogólnie. To była choroba dwubiegunowa. Ona była nierozpoznana, dopiero w późniejszych jakby latach jej życia została rozpoznana. No bardzo długa, skomplikowana, smutna historia życia, ale też taka dosyć piękna i wzruszająca. Oglądałam jakiś czas temu film o niej, to był zeszły rok. Mówiłam o tym filmie, to zresztą na kanale, to podlinkuję. On jest do zobaczenia na Netflixie, on nazywa się What Happens with Miss Simone. I no, zawsze lubiłam takie dokumenty, szczególnie o osobach, na przykład wokalistach i tak dalej, które bardzo lubię, których twórczość sobie cenię, bo to często jakby otwiera oczy, pokazuje też inny wymiar ich twórczości, ich muzyki, ich piosenek. I tak samo tutaj, Nina Simone oczywiście od lat znałam i bardzo lubiłam jej piosenki, ale dopiero zapoznanie się tak bliżej z jej biografią, mogłam dostrzec jakby drugie dno w niektórych jej utworach. Nie wiem, utwory typu Strange Fruit mają taką smutną za sobą po prostu historię. Tam chodzi o wieszanie na drzewach niewolników i w ogóle czarnoskórych niewolników. No strasznie takie poruszające, powiem wam, także bardzo, bardzo wam polecam. Natomiast piosenka Suzanne nie jest smutną piosenką. Powiedziałabym, że ta interpretacja Niny Simone jest taka dużo weselsza niż interpretacja Leonarda Cohena. Jest odrobinie szybsza. Są takie fajne też pobrzdękiwania pianina. I Nina Simone dodaje troszeczkę swojego takiego wokalu, wyciąga takim falsecikiem tam niektóre momenty. Także piosenka jest taka bardziej jakby radosna. No jest bardzo piękna, ogólnie słowa są piękne, ale to jakby nie jest jej zasługa. Sama interpretacja jest dla mnie bardzo poruszająca, bo mówi o właśnie Suzanne, która była platoniczną miłością Leonarda Cohena. Leonard Cohen w tej swojej piosence te słowa, ja poniżej wkleję słowa angielskie i też tłumaczenie polskie. Leonard Cohen w tej piosence jakby lekko tak insynuuje, że tam między nimi były jakby takie erotyczne, no jakieś takie kontakty, ale teoretycznie ponoć według tej właśnie Suzanny nie było, według jej męża, który był tam złożonym artystą, malarzem, nie wiem czy on wciąż żyje, czy tam rzeźbiarzem, czy plastykiem w każdym razie. Nic takiego nie było i Leonard jakby sam to wszystko sobie troszeczkę dokleił. On odwiedzał ją w Montrealu, tam w jej pracowni, a czy w ich pracowni, w jej domu, chodzili rzeczywiście na spacery i dużo tych rzeczy, które były między nimi, ta relacja jest oddana w tej piosence, czyli te wszystkie słowa, że tam chodzili gdzieś tam przy jakimś porcie i w ogóle.
ale no, słowa są bardzo piękne i bardzo poruszające, bardzo tam do mnie przemawiają, nie ukrywam. Także bardzo, bardzo Wam polecam i poniżej wkleję oczywiście też link do piosenki, zwłaszcza do tego wykonania, które ja lubię najbardziej, nie jest chyba najlepsza jakość, ale jest naprawdę piękne, no strasznie, strasznie mi się podoba, naprawdę jedna z takich moich ukochanych, takich ulubionych, przepięknych, przepięknych piosenek. I to była moja piosenka tego dnia, nie wiem czy nam światło tutaj nie zgaśnie za chwilę, ale mam nadzieję, że nie. Wiem, że jestem krzywo oświetlona, ale podoba mi się to ujęcie tego pokoju, bo jak to zrobię dalej, to już są drzwi, także tak zostanie. W ogóle tak bym chciała, ale jest całkiem krzywo, także tak zostanie. W ogóle właśnie wróciłam z pracy po 9 godzinach i nie poprawiłam makijażu, tylko nałożyłam sobie szminkę, bo nie miałam i byłam u fryzjera i... Lubię jak ta pani mnie obcina, ale nie lubię jak mi stylizuje włosy, także muszę je umyć i teraz sobie ogarnąć. Jeszcze mi się sypie małe włoski. W każdym razie, że nałożyłam właśnie szminkę i chcę o niej powiedzieć. Szminka, którą mam na ustach, to jest strasznie droga sprawa. Sprawa kupiona totalnie przypadkiem. I nie mam dużo liquid lips, takich matowych szminek w płynie, ale nie wszystkie mi pasują. Szczerze mówiąc, mało które mi pasują. Większość z nich są, to są dla mnie niewypały. Bardzo lubię formuły Jeffree Star, chociaż są dla mnie nierówne. No i tak to mało które tak naprawdę lubię. I te szminki kupiłam totalnie przypadkiem. Mówiłam Wam w vlogu, pokazywałam Wam jak byłam tam w New Looku. I właściwie nic nie kupiłam z ubrań, ale było 3 za 2 na kosmetyki, więc zakupiłam trochę. I 2 z tych kosmetyków, które uwielbiam, które męczę ostatnio, to są ich liquid lipstick, czyli właśnie matowe szminki w płynie. One się nazywają Super Matte Liquid Lipstick po prostu. Mają strasznie ładne tą górę, to jest taki kolor rose gold, czyli takie różowe złoto. I mam więcej kolorów niż te 2, ale te 2 to są moje ulubione. Pierwszy to jest raspberry, to jest to, co mam w tym momencie na ustach, a drugi to jest blackberry, czyli różnego typu borówki, że tak powiem, jarzyny, jagody. I tak, ten kolor, który mam, tak jak mówię, to jest ten jaśniejszy, on zasycha na taki dosyć ciemny, tak jak widać, ale to jest tutaj. Natomiast ten jest taki naprawdę, naprawdę ciemny i to jest to, co miałam na ustach ostatnio we vlogu, tam pod koniec tego vloga, taki naprawdę ciemny kolor. Widzicie, ten na przykład tak od razu przejechany jest dosyć jasny, ale zaraz zaschnie i to jest to, co mam na ustach. No i ten ciemny jest taki naprawdę ciemny. Zresztą mam, będzie z nim jakoś get ready w mnie niedługo, także możecie sobie zobaczyć. Ale jeżeli lubicie takie bardzo ciemne, wampi kolory, to ten kolor, kolor blackberry, który jest ciemniejszy, jak widzicie, w opakowaniu, niż w opakowaniu, jest naprawdę rewelacyjny. Szminki są niedrogie, bo kosztują około 4 funtów. Tak jak mówię, często są na promo, wkleję linki oczywiście poniżej. I są super. Pokażę Wam w ogóle aplikatory, jakie są nietypowe. Są dosyć gęste, trzeba trochę ściągnąć. W ogóle jak nakłada się liquid lipstick, to pamiętajcie, żeby ściągnąć sobie z tego aplikatora nadmiar. Te aplikatory są super, bo one są płaskie. Widzicie, tu są takie szerokie, a tutaj są spłaszczone, więc tak bardzo fajnie, precyzyjnie można sobie swoje usta nimi obrysować. Bez żadnego problemu można sobie wyrysować kontur. Nie trzeba żadnej konturówki, żadnego pędzelka, także są bardzo wygodne. I to, co mam teraz na ustach, to jest jedno... To jest jedno przejechanie i są naprawdę wygodne. Nie, oczywiście nie są szminki nawilżające, bo szminki matowe nigdy nie będą nawilżające, bo są matowe, takie w ogóle taka ich nazwa, ale nie wysuszają, nie czuję takiego mega ściągnięcia. Ostatnio tę szminkę, którą mam na ustach, miałam na sobie cały dzień w pracy. W międzyczasie miałam jedną sałatkę na lunch i trochę sobie poprawiłam. Nałożyłam też taki na górę taki topcoat błyszczący potem, ale calutki dzień i nic się nie działo i naprawdę wyglądała super i właściwie było to wczoraj. I moje usta wciąż żyją. Nie pęka jakoś strasznie, pod koniec dnia zbiera się tak, takie crusty, takie okruszyny jakby się robią wewnątrz, ale jak się nałoży jakiś olej albo jakiś taki topcoat błyszczący taki na ustach, to to jest fajnie, to naprawdę spoko wytrzymuje i bardzo takie ładne, unikalne powiedziałabym kolory. To nie są kolory do noszenia takie dzienne, chociaż takie też mieli. Naprawdę spoko, jestem z nich bardzo zadowolona, bo naprawdę nie spodziewałam się po nich wiele, a są naprawdę spoko. Także to. Potem jak już jesteśmy w temacie tanich kosmetyków, to ostatnio też jak przygotowałam tego hola z Primarka, wiecie, z ubraniami, który totalnie nie wyszedł, to byłam zwrócić oczywiście te ubrania i zwracając, natknęłam się na szafę z kosmetykami. Ja to tak mam, że wpadam tego w Primarka zawsze na chwilę, bo wpadam chwilę przed zamknięciem, bo po prostu, no bo tak mi zazwyczaj wychodzi, dlatego tak na szybko wszystko kupuję. I kupiłam kilka kosmetyków, które są naprawdę spoko, ale to jest inna historia, może zrobię osobny film. Chciałam Wam polecić ten spray do paznokci. To jest taki spray, który ma przyspieszać wysychanie naszego lakieru. Wiem, że w Polsce miał taki spray na pewno Essence, na pewno różne firmy mają taki spray. Co jest plusem tego aerozolu, to jest to, że kosztuje 90p, czyli jest naprawdę niedrogi. Nazywa się Quick Dry Glossy Finish. Oprócz tego, że działa to tak, że malujemy swoje paznokcie, bierzemy, a teraz mam suche, ale po prostu strykamy sobie,
Widzicie? I to bardzo mocno przyspiesza wysychanie paznokci. I oprócz tego, że przyspiesza wysychanie paznokci, to jeszcze nadaje błysk paznokciom i też odżywia, zauważyłam, że odżywia te wszystkie skórki tutaj dookoła paznokci. Nie wiem jak Wy, ale ja po manikurze lubię sobie właśnie nałożyć jakiś olejek na skórki do paznokci, bo zawsze, kiedy się odsuwa skórki, to one się bardziej wysuszają. Także olejek albo jakiś porządny krem albo coś takiego. To akurat jest strasznie mocno perfumowane, niestety pachnie jak jakiś tani dezodorant, ale oprócz tego, widzicie, wciąż się błyszczy. I dopóki tego nie zdejmiecie, to ta Wasza skóra wokół paznokci i same paznokci, paznokcie, wiecie, jaka jest różnica, będą się błyszczeć, bo to po prostu ma w składzie, oprócz innych rzeczy, ma butan, alkohol, ma parafinę i ma glicerynę. I ta pewnie parafina i ta glicerynę to są dwie rzeczy, które sprawiają, że po prostu zostaje błysk na naszych paznokciach i na naszych skórkach i one mają też trochę połysku, odżywienia i takie po prostu wyglądają na zdrowsze i mniej przesuszone. Także bardzo lubię tę rzecz jako właśnie przyspieszacz wysychania i jako też taki nabłyszczacz i coś, co pomaga utrzymać jakby w ryzach moje tutaj skórki koło paznokci. Bo ja nie mam jakby takich skórek tutaj przy paznokciach, ale strasznie mam zawsze tutaj te boki przy paznokciach wysuszone. Nie wiem dlaczego, próbuję różnych rzeczy, ale widzicie, te takie tutaj boczki zawsze mam po prostu wysuszone i to mi bardzo pomaga i kosztuje 90p. Nazywa się to Nail Polish Fast Dry Spray, PS, tak się nazywa ta firma kosmetyczna primarkowa, 90p to kosztuje, wyprodukowane jest w Turcji, co ciekawe. No, także, no, tak tylko mówię, czy jest coś takiego dosyć ciekawego. Przechodząc z bardzo tanich rzeczy do bardzo drogich rzeczy, znaczy stosunkowo drogich, ostatnio odkurzyłam i sięgnęłam, z szafy wyjęłam, co mały gryzie tutaj coś. Taki zestaw z Make Up For Ever. To się nazywa Pro Sculpting Palette Make Up For Ever, czyli paleta 4 w jednym, która ma w sobie, a to jest akurat kolor numer 30, wyprodukowany jest w Japonii. O, nawet nie widziałam, to sobie fajnie czytam. I ma w sobie Highlight, Contour, Shimmer and Color, czyli ma w sobie rozjaśniacz, coś do konturowania, ma błysk i ma kolor. Nie wiem, czy one są w dobrej kolejności, bo nie ukrywam, że kiedyś sobie te kwadraciki z tego wyjęłam, bo dosyć łatwo wychodzą, ale teraz wrzuciłam je z powrotem. I tak jak mówię, tutaj to jest coś brązującego, to jest coś typu rozjaśniacz, ale bez żadnych drobinek, to jest coś z drobinkami i to jest coś, co można używać jako różu albo jako korektora, który będzie niwelował zasinienia. Ja mam z tym produktem cały osobny filmik, także podlinkuję go poniżej. Te rzeczy są po prostu kremowa, to jest kremowa konsystencja, one są bardzo delikatne, bardzo miękkie. I no i ostatnio używam ich, nie ukrywam, z przyjemnością. Teraz sobie tak szybko zesłoczujemy co i jak. Wyglądają mniej więcej tak. Tego można, tak jak mówię, używać jako różu, ale też wymieszane z tym takim kolorem matowym można używać sobie jako korektora pod oczami. Tego można używać jako bronzera delikatnego. Ty szczekasz? A rozświetlacz można używać jako rozświetlacza. Ciekawe, bo mi pies szczeka. Że to jest to, nie będziesz obgryzał. Obgryzał smycz, co nie jest dobrym rozwiązaniem, bo zostałby bez smycza. Właściwie bez, nie smyczy, tylko bez uprzęży, w której chodzi. W każdym razie to jest ta czwóreczka i ostatnio bardzo chętnie używam tej czwóreczki, głównie pod moje oczy. Tego koloru beżowego, niebłyszczącego, używam namiętnie właśnie pod moje oczy do rozjaśniania. Teraz, tak jak mówię, jestem po bardzo wielu godzinach pracy. Jeszcze nie miałam czasu się ogarnąć i jest piątek po południu i po prostu moja twarz już nie wygląda najlepiej, ale ogólnie bardzo lubię tą czwóreczkę, jest bardzo przyjemna, miła w użytkowaniu, fajna, jeżeli podróżujecie. Na pewno jest stosunkowo droga, ale ja to kupiłam chyba na iMacie, mi się wydaje, że to kupiłam, albo w Sephorze, nie wiem, już nie pamiętam, czy był iMac czy Sephora, ale bardzo mi się sprawdza, bardzo wygodny, świetna konsystencja, każdą z tych rzeczy też bardzo fajnie, przyjemnie się blenduje, to już niestety trochę zaschło, ale widzicie, nawet palcem ten bronzer tak przepięknie, przepięknie się blenduje. I pies mój bardzo lubi to jeść, ale nie może tego zjeść, bo nie może. I ostatnią rzeczą w mojej piątce, czyli rzeczą numer 5 dzisiaj, jest rzecz modowo-dodatkowa, czyli to będą moje buty. Buty już mogliście zobaczyć ostatnio w stylówce, a o tej takiej jak płynęliśmy, statkiem kruzowym po Tamizie. I miałam tam takie buty. Były to białe buty. Dobra, idziesz na ziemię. Idziesz się bawić, co? Kobyłko? Idź sobie, co? Czy nie? Zdecyduj się, gdzie idziesz. Bo kradniesz filmik jak zwykle. Nie będziesz obgryzał polskich kosmetyków.
Nie, bardzo mu pasowała ta paletka z Make Up For Ever. W każdym razie, są to białe buty, w które włożę kosmetyki, żeby pies mi ich nie zjadł. Być może jest to obrzydliwe dla niektórych ludzi, ale tak właśnie będą przeobuwane w tym momencie. Białe buty, które zakupiłam na stronie Nexta. Ja rzadko od nich kupuję jakoś tak, nie wiem czemu, nie, bez żadnego jakby powodu. Ale byłam ogólnie długo na zakupie białych butów na obcasie, które miałyby szpic, ale to byłby szpic, który nie byłby jakiś taki nadmiernie wyciągnięty, bo ja nie lubię takich bardzo wyciągniętych szpiców na mnie niestety. Wyglądam jak Alibaba, bądź Aladdin, bądź jak kaczka w ogóle. No po prostu mam taką budowę ciała, że mam dosyć masywny dół, nie jestem za wysoka i za bardzo wyciągnięte buty z czubami wyglądają po prostu na mnie karykaturalnie zupełnie. Natomiast te, przez to, że czub jest nie za długi i przez to, że obcas jest takim bardzo masywnym klocem, świetnie współgrają z moimi proporcjami, no bo ja nie jestem jakąś taką smukłą, piękną dziewoją typu Ania Rubik, tylko bardziej typu niewysoki grzybek powiedzmy, więc takie buty bardzo dobrze wydaje mi się, że robią moje sylwetce. Plus ten obcas jest tak cholernie wygodny, jest wspaniale wygodny, szeroki, można na nich spokojnie łazić, można w nich spokojnie cały dzień przełazić w pracy, bo teraz mi chodzę do pracy. To jest skóra, kosztują tam 55 funtów, ale Nex ma jakieś takie różne promo czasem, że jak kogoś się zaprosi, to się dostaje chyba 20 funtów gratis czy coś. To nie jest sponsorowane przez Nex, broń Boże, ale wiem, że są takie opcje. Mamy też nową poduszkę, więc dziecko się bardzo nie miara. Fajna poduszka? Jeszcze nie odgryziona. Także bardzo fajne buty. Wiem, że białe buty ma też Topshop w swojej ofercie, ale to są slingbacki właśnie i są tak za mocno dla mnie wyciągnięte. Też paru innych miejsc, ale zależało mi na tym, żeby były skórzane, żebym nie zbankrutowała i żeby te czuby nie były za bardzo wyciągnięte i żeby ta moja sylwetka jakoś wyglądała. I chciałam też buty, w których będę chodzić, żeby to były zgrabne obcasy, a czy takie relatywnie zgrabne, ale żeby to były takie buty, w których będę mogła chodzić bez bólu, że tak powiem. I to są właśnie takie buty dzięki temu obcasowi. Tak jak mówię, no to jest skóra, więc skóra wiadomo, że się rozbija, te się dosyć spoko rozbiły. One są tutaj tak dosyć wysoko wycięte, no naprawdę są bardzo takie na topie powiedziałabym. Bardzo mi się podobają i myślę, że będą dodatkiem do bardzo wielu stylizacji i chodzę w nich, tak jak mówię, i do pracy, i tak bardziej casualowo, i tak bardziej elegancko można je ograć, także to tyle. Tym właśnie pozytywnym akcentem i kosmetykami w moim bucie, bardzo higienicznie oraz estetycznie, ale używam moich kosmetyków tylko na mnie. Kończymy tą piątkę. Bardzo dziękuję oczywiście za oglądanie. Dajcie mi znać, jakie były Wasze piątki tygodnia. Polećcie mi jakąś dobrą muzykę, bo zawsze potem z chęcią słucham tego, co mi polecicie. I ragnę obrócony dupą do Was, ale na pewno Was kocham. Kochasz? Chodź. Godzinę, idziemy się zabawić. Także ten, bardzo Was kochamy bardzo, bardzo dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa, pa! Zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!